Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników. Zaczniemy od tego, że pozbędziemy się ułamka z pierwszego równania, czyli całe równanie pomnożymy przez 4. 3 razy 4 mamy 12x, 1 czwarta razy 4 to jest 1y i minus 1 razy 4 to jest minus 4. Drugie równanie na razie przepiszemy bez zmian. Tu mamy 5x plus 2y równa się 11. W metodzie przeciwnych współczynników doprowadzamy równanie do takiej postaci, aby współczynniki albo przy x, albo przy y były liczbami przeciwnymi. Ja zajmę się współczynnikami przy y. Tutaj mamy współczynnik wynosi 1, tutaj 2, więc jeżeli pierwsze równanie pomnożę przez minus 2, będę miała dokładnie przeciwne współczynniki. I dostaniemy 12 razy minus 2 to jest minus 24. Tu dostaniemy minus 2y i minus 4 razy minus 2 to jest 8. Drugie równanie przepiszmy bez zmian. Mamy 5x plus 2y równa się 11. Teraz już mamy przeciwne współczynniki. Tutaj przy y stoi minus 2, tu przy y stoi 2. Są to liczby przeciwne. Na tym etapie podkreślamy całe równanie i dodajemy stronami. Dodajmy najpierw x, czyli mamy minus 24x plus 5y. Oczywiście plus 5x to nam daje minus 19x. Minus 2y plus 2y to nam się redukuje, więc dostajemy plus 0, możemy tego nie pisać. I 8 plus 11 daje nam 19. Teraz możemy całe równanie podzielić przez minus 19, aby obliczyć x. W tym momencie dostaliśmy równanie tylko z jedną niewiadomą x. Czyli po lewej stronie zostaje nam x. 19 przez minus 19 daje nam minus 1. Mamy już policzoną pierwszą niewiadomą. X jest minus 1. Teraz wybieramy dowolne równanie z naszego układu. I za x będziemy wstawiać minus 1. Wybierzmy jakieś najprostsze równanie. Ja może wybiorę to równanie. I podstawiamy pod x minus 1. A więc mamy 5 razy zamiast x minus 1 plus 2y równa się 11. Teraz w ten sposób otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomą y, czyli obliczmy naszego y. 5 razy minus 1 to jest minus 5, plus 2y to jest 11. Minus 5, jak przeniesiemy na prawą stronę, znajdzie się ze znakiem plus, czyli po prawej stronie dostaniemy 11 plus 5, czyli 16. I pozbywamy się dwójki przy y. Mamy tu mnożenie, czyli obustronnie dzielimy na 2. Y równa się 8. Na koniec zapiszmy nasze rozwiązania. Nasz x wynosił minus 1, y wyniósł 8. Rozwiązaniem jest para liczb x równe minus 1, y równe 8.